taka na kolankach, proszę bardzo, ja robię jestem świnką, fajną foczką. Jestem foczką, proszę się mnie nie śmiać, jestem bardzo fajną foczką. Tak, foczką, foczką, nasza malutka foczka. O, dzięcioł. Natura. Okej, słuchajcie, ustawiono już head setup do filmu. Wszystko tutaj mniej więcej jest przygotowane. Jeszcze podłączę mikrofon i zaraz będę mogła zaczynać. No i skończyło się, tak jak widzicie, na bardzo intensywnie czerwonej szmince, dlatego że no... po prostu dzisiaj jestem też trochę niewyspana. Ja myślę, że czerwona szminka zawsze pomaga w takiej sytuacji. Jak jesteście niewyspane, to jest najlepsza. Widzę, że kamera nawet nie czyta tego koloru zbyt dobrze, ale to jest szminka z Golden Rose. I to jest najintensywniejszy kolor, jaki w ogóle Golden Rose ma w swojej kolekcji. To jest 14, taka bardzo intensywna oranżowa czerwień. W ogóle wszystkie czerwienie oranżowe w tej kamerze są po prostu czerwone, ale ona ma naprawdę intensywny oranżowy kolor. Może będzie widać na filmie po prostu, który teraz będę dla Was kręcić. No i to słuchajcie, właśnie mam przed sobą, jak kręcę dla Was film, czy jest kamera, jestem ja, są moje produkty kosmetyczne, pomoce naukowe i zaraz jeszcze sprawdzimy, jak to wszystko wygląda w podglądzie, ponieważ zawsze sprawdzam kadry i kolory i tak dalej, balans bieli. Skończyłam nagrywać film i trochę było śmiesznie, dlatego że miałam szminkę na zębach. No mam nadzieję, słuchajcie, że ten film się po prostu Wam spodoba i przede wszystkim, że Wam się do czegoś przyda. Także zobaczymy, jak to będzie. I dzisiaj użyłam mojego ulubionego koloru na lato, który się nazywa Orange It's Obvious. To jest naprawdę taki bardzo ładny odcień żywego pomarańczu. Uwielbiam go używać latem. No i słuchajcie, stosuję też ostatnio tą odżywkę. To jest Revitalum odżywka After Hybrid. Czyli po hybrydach, taka wzmacniająca odżywka do paznokci marki Eveline Cosmetics. I tak jak Wam mówiłam, no mam tą cały czas dużą paczkę, której używam. No i wyciągnęłam sobie ostatnio tą odżywkę i powiem Wam, że po tygodniu stosowania naprawdę paznokcie są wzmocnione, płytka paznokcia wygląda lepiej, także ta odżywka działa. Wprawdzie wolę tą moją z Seattle London, ale ta jest po prostu dużo tańsza i jest ogólnie dostępna. Fajnie, że jest taka odżywka po prostu po hybrydach, bo rzeczywiście po hybrydach paznokcie są zniszczone, więc jeżeli szukacie odżywki wzmacniającej, to myślę, że warto spróbować, tym bardziej, że ona znowu będzie bardzo tania. No a tutaj zgrupowałam moje wczorajsze zakupy. No i tu kupiłam sobie właśnie t-shirt, który mi się bardzo podobał. To jest t-shirt ze Stradivariusa, jest kolekcja Frida Kahlo. Kupiłam też t-shirt z takimi wisienkami, ale myślę, że właśnie się nad nim zastanawiam, czego nie oddać. To jest, słuchajcie, sukienka. To jest taka bardzo prosta sukienka z takiej dzianiny, która jest niesamowicie taka rozciągliwa. Nie wiem, jak to nazwać. Bardzo była tania, kosztowała 69 zł, ma takie grube szelki. No, bardzo mi się jakoś skojarzyła z Vivienne Westwood, a jak Vivienne Westwood uwielbiam po prostu pasjami, więc postanowiłam ją kupić. I to jest oczywiście sukienka, którą będę nosić z t-shirtem pod spodem w stylu lat 90, dlatego że no, ja po prostu lubię się tak ubierać, więc tak będę ją nosić. Druga rzecz należy, słuchajcie, do moich ulubionych, to jest taka olbrzymia sukienka t-shirt Zary. I oczywiście ma świetny napis, który myślę, że bardzo do mnie pasuje, ponieważ ja bez przerwy robię sobie jakieś selfie. I tutaj jest właśnie napisane All the selfies you deserve. To jest po prostu taka wielka koszulka, naprawdę wielka. Uwielbiam takie rzeczy, bo ukrywają wszystko, są bardzo wygodne, nie trzeba ich prasować, nie trzeba się nim przejmować. I z jakąś prostą torebką można je nosić. Z butami na obcasie albo z trampkami zawsze wyglądają bardzo dobrze, więc no to chyba jest moja ulubiona rzecz, jeśli chodzi o zakupy. No może nie do końca jest ulubiony, bo jeszcze ten t-shirt, na który też polowałam, ponieważ one się bardzo szybko sprzedają. I to jest kolekcja Frida Kahlo. No myślę, że Frida, nie wiem czy byłaby zachwycona akurat tym, że ma kolekcję w Stradivariusie, ale jest taka kolekcja i tak jak widzicie, jest to taki t-shirt, który ma po prostu haft i aplikacje z takim sercem. Bardzo mi się podoba, ponieważ jest czarny i ma kolorowe aplikacje. I kolejna rzecz, jaką kupiłam, to też jest Stradivarius. To jest taki kombinezon. Bardzo chciałam mieć jakiś kombinezon, dlatego że jest to niesamowicie wygodne. No i też powiem Wam, że ten kombinezon jak na swoje 69 zł bardzo ładnie leży. On jest też takiej prążkowanej jakby tkaniny, dzianiny. On się lekko rozciąga. Naprawdę ładnie wygląda, jest taki bardzo elegancki, w sumie może być nawet wieczorowy, więc też strasznie wygodna rzecz, podejrzewam, że wystarczy go wyprać, nie trzeba go prasować, więc super. Był jeszcze w pasy, w ogóle jest bardzo dużo teraz kombinezonów, strasznie mi się podobają, ale
jak zwykle zostałam przy czerni. I tutaj nie mam wieszaka, słuchajcie, na spódnicę, ale to jest spódnica plisowana. Ja mam po prostu obsesję plisowanych spódnic. Nie wiem, ile ich mam, ale mam mnóstwo. Złote, srebrne, z brokatem, czarne, przejrzyste, półdługie, długie. No, naprawdę mam dużo, ale takiej jeszcze nie mam. To jest taka spódnica, jak widzicie, z też bardzo fajnego materiału. To jest Bershka. Bardzo taki gruby poliester, bo to pewnie jest poliester, i boki ma białe, co mi się bardzo spodobało, dlatego że jest bardzo graficzna. Myślę, że będzie wyglądała dobrze z większością właściwie wszystkiego, co mam w szafie, czyli z kurtkami skórzanymi, z jeansem. No a jeszcze mam na oku jedną spódnicę, myślę, że też wrócę po nią, bo jest taka sama różowa, więc nie wytrzymam. Tamten róż jest po prostu przepiękny. I dlatego, że nie mam żadnych rzeczy kolorowych, to może kupię tamtą spódnicę. Myślę, że będę ją nosiła właśnie latem. Także świetny zakup. Ta spódnica była trochę droższa, kosztowała chyba 119 zł, ale myślę, że jest na tyle dobrze wykonana, że no, myślę, że wygląda bardzo fajnie. No chyba, słuchajcie, za chwilę będziemy mieli pierwszą burzę prawdziwą, bo naprawdę zbierają się niesamowicie ciemne chmury. Mnie cały dzień boli głowa, więc... I dzisiaj, słuchajcie, jest taki dzień, że jadę na taką mini sesję, ale ona będzie bardzo krótka. Przygotowuję po prostu kogoś do wystąpienia przed kamerą. No i w zasadzie później wracam do domu i pewnie znowu zajmę się edycją filmów, ponieważ mam problem niestety z vlogiem, który dla Was przygotowałam, bo niestety mój komputer nie chce go wyrenderować. No i tak jak widzicie, przesadziłam się z różem. Nałożyłam go strasznie dużo, a to może dlatego, że po prostu dawno nie używałam Hot Mama. I ten kolor mi się tak podoba, że nałożyłam go sobie za dużo. Zaraz to wyrównam właśnie poduszeczką cushion. Dzisiaj używałam tego różu. Jest to przepiękny róż z Belle Polar Genic. To jest akurat kolor 02. Naprawdę śliczny kolor. I wróciłam sobie do tej palety. Zapomniałam, nie zapomniałam, a przypomniałam się, że jest bardzo dobra na podróże. Jest tutaj dużo produktów. Dzisiaj używałam właśnie Hot Mama, taki przepiękny róż, który ma dużo opiłków. Uwielbiam te dwa cienie, są po prostu przepiękne, naprawdę. Słuchajcie, jeśli nigdy nie miałyście właśnie The Balm, cieni to są rewelacyjnej jakości, są bardzo mięciutkie. Tu oczywiście jest rozświetlacz, Mary Luminizer i tutaj są jeszcze róże, które też bardzo lubię. Głównie używam tego oczywiście, który jest tutaj na górze. Ten jest bardziej na zimę. Tak jak widzicie, jest nieruszony, ale bardzo lubię też te In Stain Blush, czyli takie, które się dłużej utrzymują. Tu jeszcze jest Cabana Boy, bardzo taki też popularny róż. Także myślę, że te palety w ogóle są świetne. No i otworzyłam kolejną maskarę, słuchajcie, Miss Manga Rock. To jest już moja ostatnia sztuka, więc nie wiem, co to będzie. Kupiłam też nowy tusz wodoodporny i to jest ten teraz taki bardzo popularny tusz, który się nazywa Paradise Ecstatic, ale powiem Wam, że nie lubię tego tuszu. Ma koszmarną szczoteczkę. Ciężko się w sumie nie maluje, dlatego że ta szczotka nabiera strasznie dużo produktu. Być może jak zamienię sobie szczoteczkę, będę używała innej szczotki z innego tuszu, to będzie trochę lepiej, ale na razie nie lubię tego tuszu. Po prostu muszę się do niego chyba przekonać albo jeszcze troszkę nim pomalować. No i wróciłam sobie też do tego cushion z Yves Rochera, ponieważ ono jest dosyć ciemne dla mnie, chociaż to chyba jest najjaśniejszy kolor. To jest kolor beige 200, ale jest właśnie bardzo fajne na lato i bardzo dobrze na wilże. No i wróciłam do pudru La Prairie. Wczoraj nie udało mi się, słuchajcie, nic nagrać, a to dlatego, że był taki w ogóle kiepski dzień, jeśli chodzi o energię. Ja po prostu wczoraj cały dzień leżałam w łóżku i nie byłam w stanie w ogóle się podnieść, bardzo źle się czułam. Także wczoraj praktycznie nie nagrałam nic, no ale może dzisiaj nagram trochę. Zresztą powiem Wam, że też nie chciałabym, żeby te moje vlogi były zbyt długie, bo myślę, że to jest po prostu też nudne, jak vlog jest za długi, a nie dzieje się nic szczególnego, po prostu codziennie siadam do komputera. Także zaraz jadę do pracy, no i jeszcze muszę wybrać szminkę. I tutaj jak zwykle będę miała pewnie dylemat, ale chyba dzisiaj użyję szminki Eveline Cosmetics, takiego bardzo ładnego brązu, który kiedyś Wam pokazywałam w filmie. To są chyba te dwie szminki, które dzisiaj połączę. To są kolory 02 i 06. I do tego będzie konturówka oczywiście Golden Rose 504. I myślę, że to będzie bardzo ładny zestaw kolorystyczny. No i słuchajcie, udało mi się, tak jak widzicie, trochę naprawić róż. Nie ma już takich nierówności. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale fajna jest właśnie ta gąbeczka do tego, żeby wklipować coś na wierzch. To bardzo ładnie wygląda, ładnie też utrwala. Też nie, słuchajcie, lubię tą moją mini półeczkę, mini wózeczek do kosmetyków, ponieważ naprawdę sprzątam w 5 minut wszystko mam pod ręką. Fakt, że stoi to na wierzchu i się trochę kurzy,
ale ponieważ mam bardzo małe mieszkanie i no nie mogę postawić kolejnej szafki tutaj, bo po prostu już nie ma miejsca, to taki wózeczek jest naprawdę ekstra dla mnie i wszystko naprawdę mam pod ręką, także jeżeli też nie macie miejsca, to bardzo polecam. Jesteśmy w krainie pączka i jest pączek z różą, z tylu z kawką, z jagodą i jest słony karmel. Będziemy jeść słony karmel. I są też lody. Okej, okay. Świątynia zła. Wróciliśmy do domu właśnie i byliśmy nawet na obiedzie, na burgerze, więc nie trzeba dzisiaj nic gotować. Byliśmy też w świecie pączków. Wyobraźcie sobie, że jest taka pączkarnia u nas, gdzie jest, nazywa się Świat Pączków. Są tam same pączki, ciastka, co chcecie. Więc byliśmy też na kawie, więc jesteśmy obiedzeni. Na szczęście nie będzie trzeba nic gotować. Ja już, słuchajcie, dzisiaj nie jestem reprezentatywna. Już makijaż mi się star z brody, ale to chyba przez jedzenie hamburgera. Po prostu cały hamburger wylądował u mnie na brodzie. Widzicie, nie mam już szminki, odcisk od okularów. Także przydałyby się poprawki makijażu, a ja zamiast poprawek makijażu po prostu zaraz go zmyję. Ale w międzyczasie przyjechała do mnie jeszcze przesyłka z Belle i chciałam Wam pokazać właśnie, jakie to są nowości, ponieważ marka Belle ostatnio ma mnóstwo nowości. Pakowałam jednak, słuchajcie, wszystko, co tutaj było w tej paczuszce, zobaczcie, ile tego jest, ile jest tych nowych produktów. Na przykład są takie skin sticky, czy rilka, takie korektory w kremie. Co mnie bardzo zainteresowało, to są te dwa korektory, dlatego że to są korektory do korekcji barwnej. Jeden nazywa się Banana, a drugi po prostu jest taki różowy. I ten drugi korektor nazywa się Lightning Peach, także te dwa korektory po prostu są do korekcji barwnej pod oczy. Na pewno mają podobną formułę jak te korektory, które były wcześniej. Wygląda na to, że mają zatopione mnóstwo takich brokatowych opiłków. I co jest bardzo ciekawe, i to jest w ogóle bardzo nowoczesna formuła szminek, dlatego że żeby były widoczne te opiłki brokatowe na ustach, należy po prostu potrzeć usta palcem. Zobaczcie, jest napisane Press your lips to see the glitter. Także to może być bardzo zabawne doświadczenie. I najbardziej spodobał mi się ten kolor. I on tu w kamerze wygląda może nie tak bardzo atrakcyjnie. Znowu nie mogę znaleźć numeru. Jest to kolor 02. Co taki po prostu bardzo ładny, delikatny brąz. Oczywiście tutaj w kamerze on czyta się jako taki róż, ale to jest taki brązowy róż. No i są dodatkowe szminki z tej wcześniejszej kolekcji Marceliny Zawadzkiej, które chyba będą tylko dostępne w Hebe. No i te kolory już mi się bardzo podobają. To są same brązy, słuchajcie, żadnych róży, same brązy. Oczywiście od razu przyciągnął mnie ten kolor, brąz, metaliczny brąz, do tego jeszcze taki w stylu lat 90. Znowu spróbuję znaleźć numer. 204. Nowy Jork. Ciekawe, Nowy Jork mi się spodobał najbardziej. Jest też taki rudy brąz, który nazywa się 201 Kair. Jest też kolor metaliczny, bardzo ładny, taki róż, jakby pomiędzy różem a brązem. On się nazywa Ateny, też bardzo ładny kolor. I chyba taki najbardziej do noszenia, którym tego brokatu tak bardzo też nie widać, to jest kolor Casablanca 203. Bardzo ładne kolory. Tutaj do tych szminek, słuchajcie, wchodzą też konturówki do Hebe, które mi się super podobają. Nie wiem, jak te kolory jeszcze będą, słuchajcie, wyglądały na ustach, ale no, wyglądają tak dosyć ciekawie, szczególnie ten Kair, który też spakuję, bo bardzo mnie to ciekawi. Spróbuję jedną ręką. Czyli jakby kolor jest różowy, właściwie to brązowo-różowy z dużą ilością brokatu. Bardzo ładny kolor. Bardzo ładny kolor. Zaraz zobaczę na ręce. I zeswatchowałam wszystkie kolory i wszystkie są naprawdę bardzo ciekawe. To na moje pomarszczone ręce może coś zobaczycie, ale no każdy jest metaliczny, każdy jest bardzo ładny. Niektóre, myślę, że z powodzeniem będzie można używać do makijażu oka. Co jeszcze nowego, słuchajcie, to oczywiście podkłady. I tutaj jest podkład, który jest z pompeczką, także tak jak możecie się domyślić, będzie dawał po prostu efekt drugiej skóry. Nazywa się Nude Liquid Power. Ma dobrze kryć i zeswatchowałam go. Jest on bardzo w sumie matowy, także myślę, że to nie jest mój typ podkładu. Jak wiecie, spodobał mi się ten z Eveline, ponieważ on ma takie wykończenie, lekko glow. Natomiast ten jest bardzo matowy na taki pierwszy kontakt.
jest naprawdę mocno matowy i trochę powiem Wam szczerze, że nie spodobały mi się kolory. Ale to jeszcze muszę przetestować. Na pierwszy rzut oka są wszystkie jakby dla mnie nietrafione, żaden nie pasuje do mojej skóry. Chociaż najbardziej zbliżony jest ten kolor 02. No i jest jeszcze tutaj baza, która rozjaśnia skórę powiek. I ona jest w kolorze beżowym, ma delikatne zatopione opiłki. No i prawie bym zapomniała jeszcze o tym kosmetyku, to jest primer. Bardzo przypomina ten primer z Eveline Cosmetics, ma taki sam kolor. Zobaczcie, jaka ta maskara jest ładniutka, prawda? Naprawdę ładna, w czerwonym opakowaniu, aż się po prostu chce mieć taką wyjątkową maskarę. Bardzo fajna szczotka, taki jak chyba lubię najbardziej, czyli lekko zwężająca się, dosyć rzadka. Na pewno nie będzie tutaj za dużo tuszu, co też mi się bardzo podoba, tak jak ostatni ten tusz, który kupiłam z L'Oreala, no niestety zawiódł mnie właśnie tym, że szczotka nabiera potworne ilości tuszu, jest strasznie gruba, a ta szczoteczka jest bardzo ładna, także będziemy testować. No i odpakowałam Magic Glow Blush, zobaczcie, on jest piękny. Jeszcze na żywo, słuchajcie, jest 4 razy bardziej intensywny, ale nie należy się bać takich kolorów, dlatego że takie kolory z reguły wyglądają przepięknie na skórze. No to jest taki bardzo dziewczęcy róż, taki bardzo różowy, bardzo intensywny. Daje taki efekt trochę laleczki. Będzie pięknie wyglądał na opalaniźnie, także już mi się ten kosmetyk bardzo podoba. Fresh Bronze Powder w takim opakowaniu. Fajnie, że Belle Hypoallergenic będzie miało puder brązujący. Wygląda dosyć ciemny, ale zrobiłam sobie swatch na ręku i ten kolor trochę przypomina mi Narsa, Lagunę. Dlatego, że to jest mniej więcej tak samo ciemny bronzer, także myślę, że będzie raczej dobry do karnacji, które są nie takie bardzo jasne. Może będzie jeszcze drugi kolor, zaraz zobaczymy. Są dwa kolejne kolory, tak jak widzicie, nie zauważyłam. I tutaj będzie kolor na pewno dla mnie. Widać, że już podoba mi się w opakowaniu. Tak, i to jest kolor 01. A ten kolor, który Wam pokazywałam przed chwilą, to jest 03, czyli najciemniejszy kolor, czyli rzeczywiście on będzie do karnacji opalonej. Natomiast 01 będzie pewnie świetna do karnacji jasnej i jest też kolor pośredni 02. 02 jest taka bardziej ciepła, ale są to naprawdę dobre kolory brązu, jeśli chodzi o brązowienie skóry, dlatego że one są takie lekko ciepłe. Nie są szarawe i są matowe. To jest super mieć matowy bronzer w tak dobrej cenie w drogerii. Naprawdę to jest super, więc no świetna nowość. No pewnie w kamerze tego nie zobaczycie, ale ta 01 jest naprawdę piękna i do tego jeszcze leciutko opalizuje. Także no piękny produkt. Już mi się bardzo podoba. Jeszcze będę testowała oczywiście na twarzy. Są też bardzo miękkie i bardzo napigmentowane, no ale myślę, że no, jest to bardzo ciekawy produkt i na pewno też będzie w bardzo dobrej cenie. To są, słuchajcie, moje pierwsze swatche, jeśli chodzi o te nowe szminki z Belle. I zobaczcie, tutaj mam tą taką ciemniejszą, chyba Kair się nazywa. A tu mam Nowy Jork. I Nowy Jork mi się podoba strasznie. To jest po prostu taki mój typ szminki. O, słuchajcie, albo się lubi szminki metaliczne, albo po prostu się ich nie lubi. I stestowałam też trochę bronzer. Znaczy powiem Wam, że w tej kamerze wszystko jest dosyć mocno przerysowane, ale bronzery są super intensywnie napigmentowane. Są bardzo ładne, także myślę, że to, że są aż 3 i że są takie półmatowo-satynowe, to jest naprawdę super. Także to jest fajny produkt, a szminki oczywiście, ponieważ jest to mat i połysk w jednym, to podobają mi się bardzo. Jeszcze oczywiście będę je testować dalej, ale na razie jestem bardzo zadowolona. No i to, słuchajcie, chyba będzie koniec tego vloga. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda wyrenderować i że wszystkie vlogi obejrzycie, bo na razie no, mam olbrzymi problem i film po prostu się zaciął. Będzie inny film w zamian, ale mam nadzieję, że te vlogi też Wam będę mogła pokazać. Także teraz udam się do łazienki, zmyję cały makijaż. No i zabiorę się teraz może jakieś sprzątanie, rozpakowanie kufra na przykład, który tam stoi i czeka na mnie. No i mam nadzieję, że zobaczymy się już w następnym moim vlogu. Mam taką nadzieję.